Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam państwa serdecznie. 23 stycznia 2024 roku rozpoczęły się ćwiczenia NATO pod kryptonimem Steadfast Defender. Steadfast Defender 24. Dokładnie ćwiczenia, w których weźmie udział około 90 tysięcy żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz ze Szwecji. Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim jest 31 państw. Szwecja aspiruje, można powiedzieć, że już jest jedną nogą w NATO. Są to ćwiczenia określane mianem największych od 1900. 1988 roku. No, ostatnimi równoważnymi właśnie takimi ćwiczeniami Sojuszu Północnoatlantyckiego były ćwiczenia pod kryptonimem Reforger, we wspomnianym przeze mnie roku 1988, czyli jeszcze formalnie w okresie zimnej wojny. Wtedy w tamtych ćwiczeniach wzięło udział 125. Tysięcy ludzi. Te ćwiczenia są określane mianem takich strategicznych, których celem jest, między innymi, przedstawienie zdolności do wzmocnienia, jak to określono w oficjalnych komunikatach, w oficjalnych wypowiedziach, obszaru euroatlantyckiego poprzez ćwiczenie przemieszczania wojsk, przerzucania wojsk z Ameryki. Północnej przez Atlantyk do Europy. Tutaj warto zacytować jednego z generałów, genera głównodowodzącego połączonych sił zbrojnych NATO w Europie, generała Christophera Cavoli, który powiedział, że, cytuję, będzie to wyraźna demonstracja naszej jedności, naszej siły i naszej determinacji, by chronić się nawzajem. Koniec, koniec cytatu. Jeśli chodzi o inne wypowiedzi istotnych osób w Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę, że warto tutaj przytoczyć szefa Komitetu Wojskowego NATO, holenderskiego admirała Roba Bauera, który występując zresztą na tej samej konferencji co Cavoli, powiedział: cytuję, Podczas gdy ostatnie ataki Rosji są niszczycielskie, nie są one skuteczne z militarnego punktu e, widzenia. E, nie powinniśmy Oczekiwać cudu po żadnej ze stron. Koniec cytatu. Zdaniem tutaj generała Bauera, admirała Bauera, wojna między Rosją a Ukrainą znalazła się w fazie względnego impasu, i to, co wynika z tej konferencji prasowej wysokich dowódców NATO, jasno obrazuje chęć zademonstrowania siły Sojuszu Północnoatlantyckiego względem, względem Rosji. Jak poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego, Polska podczas ćwiczeń Steadfast Defender 24 ma odgrywać rolę jednego z państw gospodarzy i ma przyjąć na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu innych, innych państw. Kluczowym elementem tych ćwiczeń Steadfast Defender czyli niezłomny obrońca ma być ćwiczenie narodowe Dragon 24 także z udziałem sił zbrojnych innych państw i i to ćwiczenie ma się rozpocząć na przełomie lutego i marca 2024 roku. Tutaj warto za, zauważyć, że ćwiczenia z Defender mają, są obliczone na pierwszą połowę 2024 roku, także są to bardzo, bardzo duże ćwiczenia, tak jak powiedziałem, największe od 1988 roku. Tak duże ćwiczenia oczywiście wywołały szeroki rezonans w krajach grupy BRICS, przede wszystkim w Rosji. I tutaj warto zacytować wiceszefa rosyjskiej dyplomacji, Aleksandra Gruszko, który powiedział, że ćwiczenia te oznaczają powrót zimnej wojny. Stwierdził, że odbywają się one w atmosferze, jak to określił, psychozy wojennej. Gruszko powiedział, cytuję, przeprowadzenie ćwiczeń na taką skalę jest tożsame z ostatecznym i nieodwracalnym powrotem NATO do schematów stosowanych w okresie tak zwanej zimnej wojny, gdy planowanie wojskowe, zasoby i infrastruktura były ukierunkowane na konfrontację z Rosją. Koniec cytatu. Na te ćwiczenia, na te manewry, na to moim zdaniem należy spojrzeć jeszcze szerzej geopolitycznie. Warto przysłuchać się temu, co mówią eksperci w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o kwestie budowy architektury bezpieczeństwa w Europie czy szerzej w Eurazji. Nawet te ostatnie wydarzenia, jakim, są, jakim było podpisanie porozumienia o bezpieczeństwie między Wielką Brytanią a Ukrainą, jasno wskazują, że Mocarstwa anglosaskie będą starały się wykorzystywać państwa, tak zwanej wschodniej flanki NATO, jako swoje zderzaki strategiczne. Mówiąc takim językiem nieco bardziej potocznym, i tutaj bardzo istotną rolę odgrywa Polska jako kraj pivotalny, jako kraj taki osiowy z punktu widzenia strategii amerykańskiej, szeroko opisywany w rozlicznych dziełach geopolitycznych, no ale biorąc pod uwagę chociażby tylko i wyłącznie. To, o czym pisał George Friedman o perspektywie budowy, tak zwanego, jak to określił, kordonu sanitarnego, no przywołał właściwie to geopolityczne określenie. Widać, że tak zwana dziewiątka bukaresztańska, czyli ten, te kraje właśnie te tak zwanej wschodniej flanki NATO, mają odgrywać rolę zderzaka strategicznego mocarstw, mocarstw anglosaskich. I nie sposób w tym kontekście nie przywołać profesora Johna Mearsheimera, amerykańskiego teoretyka stosunków międzynarodowych, jednego z czołowych teoretyków realizmu politycznego, który. Analizując przyczyny wybuchu wojny na Ukrainie, wskazywał wprost, że jednym, jedną z istotnych przyczyn jest rozszerzanie NATO na wschód. Tutaj akcentował bardzo mocno chociażby bombardowanie Jugosławii przez, przez NATO w 1999 roku, wskazując, że było to naruszenie równowagi na kontynencie europejskim czy szerzej na kontynencie euroazjatyckim. I gdybyśmy chcieli zrobić sobie taką symulację, co by było, gdyby Rosja na przykład zaprosiła Meksyk lub Kanadę do swojej organizacji polityczno-militarnej, czyli do organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ODKB, nazywanej często rosyjskim NATO, no to też Trudno, trudno przypuszczać, że Stany Zjednoczone nie pozostawi, pozostawiłyby to bez żadnej odpowiedzi. W mojej ocenie, gdyby tak, tak się stało, to w Meksyku pewnie natychmiast pojawiłaby się jakaś kolorowa rewolucja, w Kanadzie jakaś interwencja zbrojna w obronie praw człowieka, obywatela, w obronie demokracji itd. itd. Zresztą kryzys kubański z roku 1962 jasno pokazał, jak Stany Zjednoczone twardo bronią swojej Strefy wpływów. To nie jest tak, że Stany Zjednoczone są tutaj gołąbkiem pokoju, który absolutnie abstrahuje od jakichkolwiek tego typu geopolitycznych kategorii, jak strefy wpływów. Wręcz odwrotnie, od pierwszej połowy XIX wieku, od doktryny Monrego, Stany Zjednoczone bardzo twardo bronią swojej strefy wpływów. No, przez całą tę koncepcję doktryny grubej pałki Roosevelta, i tak dalej, i tak dalej, aż po dziś dzień widać, że Amerykanie bardzo sprawnie łączą twarde egzekwowanie swoich interesów geopolitycznych z dobrym. PR w przypadku Rosji Rosja stara się również bronić swojej strefy wpływów czy swojego bezpieczeństwa, natomiast jest to przedstawiane zupełnie inaczej, co zresztą, tak jak cały czas cytuję, przedstawia profesor John Miersheimer Także warto mieć to spojrzenie znacznie, znacznie szersze. Niewątpliwie tego typu ćwiczenia przyczynią się w mojej ocenie do jeszcze większego wzrostu napięcia. W regionie co oczywiście nie nie jest z punktu widzenia państwa polskiego korzystne, ponieważ Polska z uwagi na swoje położenie geograficzne jest szczególnie narażona na właśnie skutki tego typu napięć strategicznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.